miałyśmy się okazję już poznać, dlatego zapytam Panią, jak Pani mogłaby podsumować całą tę konferencję? Jakieś może wskazówki takie dokładne dla naszych uczestników, a także dla osób, które będą nas oglądać? Po pierwsze, trzeba odkrywać swoją kobiecość, swoją męskość. Nie bać się tego. Odkrywać cały potencjał, jaki w nas jest złożony, czyli talenty, możliwości. Szukać tego, co jest w nas dobre i budujące, a nie to, co zwłaszcza inni mówią, że jest nie takie, tak? Albo sami sobie wmawiamy, że jesteśmy ciągle nie tacy. Czyli patrzeć na siebie od strony cudownego zjawiska i doceniać to, co inni też w nas cenią, bo my to często kwestionujemy. Myślę, że kobiety mają szansę wspierać mężczyzn i pomagać im dojrzewać do ich męskości, a mężczyźni pomagają nam z kolei w naszym dojrzewaniu do naszej kobiecości. O ile stają się coraz bardziej sobą, czyli też są mądrzy w tym, tak? Nie idą za jakimiś modami, za jakimiś aktualnymi tendencjami. Znaczy mamy być nierozróżnialni, że tak powiem, w świecie. Czy mamy być ładni, eleganccy, wykształceni, bystrzy, będący partnerami różnego dialogu społecznego. Ale oprócz tego w tym wszystkim jest też duch, który niesie i nadaje temu wszystkiemu siłę, moc i sens przede wszystkim. A jak znaleźć w sobie taką odwagę, żeby można się do tego przyznać przed lustrem, że jesteśmy cudowni, jesteśmy piękni, żeby po prostu zaakceptować samych siebie? To jest proces. Tego się nie zrobi tak. Rzadko kiedy, myślę. Albo człowiek sobie wmówi. Też wmawianie sztuczne nie ma sensu. Ale bardzo jest ważne, to jest dłuższa właśnie powinna być wypowiedź. Trzeba zacząć od zweryfikowania tego, co ja o sobie myślę i jak mnie widzą inni. Bardzo fajnym ćwiczeniem jest na przykład poproszenie ludzi życzliwych mi, żeby napisali 10 rzeczy o mnie dobrych, pozytywnych, jakichkolwiek, i zewnętrznych, i wewnętrznych, co potrafię i tak dalej. Tylko pozytywnych. I zostanie z tym. Mam to w siebie wziąć i przyjąć to jako prawdę. Bo to jest prawda, oni mnie tak widzą. I teraz pytanie, czy ja siebie też tak widzę? Jeżeli nie, to muszę nad tym zacząć pracować. Temu służą różne warsztaty, czasem książki, ale głównie trzeba wejść w doświadczanie czegoś, czyli nie tylko teoria, wiedza, ale zwłaszcza wejście właśnie w jakieś takie przeszkolenie, nawet krótki warsztat. Coś, co pozwoli mi doświadczyć, czy emocjonalnie przeżyć, że ja jestem rzeczywiście taka. Tak? Jak mówią ci, którzy mnie widzą, no bo są na zewnątrz, tak? Nie są we mnie. A jeszcze miałam możliwość poznać takie książki jak Urzekającą czy Dzikie Serce. I czy są to książki, które mogą pomóc na przykład takim młodym ludziom? Czy można je polecić? Jest wiele książek, które są dobre, które warto polecić i które pomagają rozpoznawać siebie po prostu. Te książki na pewno, tak? Pewnie nie wszystkim, bo to zależy od naszej wrażliwości, naszych potrzeb, ale należy szukać, po prostu należy szukać. Tylko książka nie załatwi doświadczeń, tak? Nie załatwi sprawy całej, czyli tej pracy nad sobą. Powiedzmy, że to jest takie poznanie w teorii, tak? Tak. To jest inspiracja. W takim razie bardzo dziękujemy za wizytę. Mamy nadzieję, że Pani jeszcze będzie miała Pani okazję nas odwiedzić. Także dziękujemy. Ja dziękuję, bardzo się cieszę. Było tu świetnie i polecam wszystkim, którzy mieliby okazję kiedyś tutaj zajrzeć. To naprawdę jest to rewelacyjne miejsce i świetnie przygotowane i bardzo fajni ludzie. Dziękujemy bardzo.